Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu 4 Ligi Pomorskiej pomiędzy Gryfem Słupsk a Gadanin Gdańsk. Są ze mną trenerzy zespołów. Jako pierwszego komentarz do tego spotkania poproszę trenera zespołu gości. Proszę bardzo, pan Paweł Szajek. Dziękuję bardzo, dzień dobry. Zawsze jak oglądałem tę konferencję, bo się zastanawiałem, czemu ci trenerzy są tacy smutni i poważni. Tak sobie pomyślałem, że jak przyjadę, to by się zaczęli śmieć tę kamerę w końcu. Bo w końcu pytamy o pizzę nożnej, która ma sprawę dużo przyjemności, a mi dzisiejszy mecz sprawił ogromne przyjemności. Wynik wynikiem, wiadomo, to jest drużyna Słupska była lepsza, natomiast to w jaki sposób się zaprezentowano i chłopcy z Gadami, biorąc pod uwagę, że już 9 młodzieżowców zagrał w pierwszym składzie, 3 juniorów młodszych, chłopak juniora młodszego z rocznika 2008 zagrał. Ja jestem bardzo dumny z tych chłopców, bo pokazali naprawdę dzisiaj dużą odwagę, intensywność, taką determinację, cierpliwość. Coś, czego na trochę brakowało w poprzednich meczach, ale dzisiaj to było widać. Jak widziałem, że drużyna Słupska ostatnie 5 minut już czekała tylko na ostatnie gwizdek i broniła się śmigiem na rożniku, no to znaczy, że czuli przed nami respekt pod koniec meczu i z tego się bardzo cieszę. Na dzień dzisiejszy to ligę opuszczamy, ale po takim meczu jestem bardzo dumny i optymistycznie patrzę w przód, bo Gdańsk 2 to jest pewien projekt, który ma zapewnić młodym chłopcom minuty na poziomie seniorskim. Takie coś się działo. Także gratulacje oczywiście dla Słupska, powodzenia w awans. A my wyjeżdżamy mimo wyniku z podniesionym czołem, bo uważam, że zagraliśmy się naprawdę w końcu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, trener gospodarzy, pan Krzysztof Milen. Przede wszystkim na sam początek chciałem podziękować swoim zawodnikom, bo to ile zdrowia zostawiają w meczu, w końcówce tej rundy sezonu. Kto jaki urazy ma, ile, jak wygląda fizycznie, a pomimo tego wychodzi, walczy, zaciska zęby, tak więc wielki szacunek przede wszystkim dla naszych zawodników. Ja jestem z nich bardzo dumny i przede wszystkim chciałbym właśnie to zwycięstwo, te brawa, te gratulacje kierować właśnie do nich, są u mnie bohaterowie. Są niesamowici i naprawdę ten sezon kosztuje nas wiele, wiele emocji. Wiele nerwów, tak naprawdę od początku gdzieś każdy mecz jest meczem mistrzowskim. Proszę sobie to wyobrazić, że gdzieś co tydzień każdy gdzieś tam przeżywa swój egzamin z życia, czy to maturę dla tych laików piłki nożnej, może w tym kierunku. Jest to na pewno duże obciążenie. Jestem bardzo dumny z dzisiejszego spotkania, ze wszystkich spotkań. Tak naprawdę stworzyliśmy sobie bardzo wiele sytuacji, wpadła tylko jedna bramka. Zespół z Gdańska naprawdę postawił trudne warunki i myślę, że z taką grą to spokojnie ten awans szybko zrobił w przyszłym sezonie. Tutaj widać dobrą pracę trenera, ta młodzież się obrywa i gra i naprawdę w końcówce tak naprawdę tak, że czuliśmy respekt i wielkie brawa, gratulacje dla was. Tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że jak najszybciej awansujecie, bo takie zespoły, które chcą grać w piłkę, otwierać grę, budować grę. Są na wagę złota w tej lidze, tak więc jeszcze raz mówię gratulacje. My tak naprawdę zapominamy o tym spotkaniu, skupiamy się na meczu z Arką Gdynia. Kolejny mecz mistrzowski, ale myślę, że już się chyba wszyscy przyzwyczailiśmy do tej presji. Czy mógłbym dodać jeszcze? Tak, proszę bardzo. Tak mogę? Proszę. Bo jeśli dzisiaj wydarzyła się bardzo ciekawa rzecz, to chciałbym, żeby jak mówię, co sobie wiedziała, ponieważ u nas na boisku dzisiaj naszej drużynie wystąpił ojciec z synem. Krzysztof Bąk, doświadczony zawodnik z przyszłością z Ekstraklasy, zresztą trener nas w Akademii, miał to możliwość po 20-30 minut zagrać z ramię w ramię ze swoim synem Mateuszem, który jest z rocznika 2008. Także fajna rzecz się wydarzyła. Fajnie, mam nadzieję, na los, że na tym stadionie, bo takie rzeczy się często nie dzieje. Także gratulacje dla ojca i syna, super było w takim czymś uczestniczyć. No jak widać, przykład idzie z góry. Jeszcze jedno pytanie do trenera, jeśli mogę ja. Po zawodnikach było widać trudy tego meczu. Temperatura powietrzna też nie ułatwiała. Było widać zmęczenie. Dlaczego te zmiany tak późno nastąpiły? Po to, żeby ożywić trochę grę, tutaj dało się słyszeć też z trybun. Dlaczego nie ma zmian, co się dzieje? Już odpowiadam, dlaczego nie było zmian. Ławka rezerwowa była troszeczkę inna niż do tej pory, ponieważ dużo młodzieżowców u nas ma kontuzję, czy też zawodników wiodących, takich jak na przykład Piechu, Daniel Piechowski, czy tutaj wykartkowany Nikodem Ciechański. I łatwo jest mówić, zrobić zmiany i dać puścić świeżego zawodnika, tylko chciałbym inaczej. Zmiany, tak jak w gromie, nie stwarzaliśmy sobie sytuacji, zrobiłem szybko 3 zmiany tak naprawdę w przerwie.
A tutaj, jeżeli się stwarza sytuacje bramkowe i jest ten zespół rozpędzony, wcale zmianami możemy nie pomóc. A jeszcze raz podkreślę, gdzieś tam Kasper Dawid wraca po długiej kontuzji, czy tutaj Szymon, który też do nas tak naprawdę do drugiego pierwszego mecza ławce rezerwowych, te zmiany też były tak naprawdę nie wiadomo. Chłopaki się obronili, super, jestem z tego zadowolony, ale tak jak mówię, ciężko jest dokonać zmiany, jak zespół stwarza sobie sytuację i to wszystko fajnie wygląda, tylko kwestią jest tam jeden mały centymetr, dwa centymetry, żeby piłka wpadła do bramki, tak? Mówię, jakbym pewnie miał zmiany, które gdzieś tam funkcjonowały wcześniej, może bym zrobił to troszeczkę szybciej, ale tutaj jeszcze raz podkreślę, stwarzaliśmy sobie bardzo dużo sytuacji, jakbyśmy ich nie stwarzali, to myślę, że zmiany byłyby pewnie nawet 400 centymetrów. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia po kolejnym meczu. Do widzenia.